Hej, cześć, witajcie, z tej strony Mateo i zapraszam was już na kolejny odcinek serii Zagrajmy w Delta Force Helicopter Foggins z dodatkiem Team Sabre. Okej, może dzisiaj rozpoczniemy sobie misję Radio Edit. 93 września, godzina 2 rano lub w nocy, to jest, kurczę, zawsze ten problem nowoczesności, gdzie ludzie się kłócą w nocy czy nad ranem. Fakt jest, po prostu druga w nocy, tak to nazwijmy. 2 AM, ok, tak już rozumiewam wszystkie wątpliwości. Sytuacja: Premium Habr Gedir prowadzi w Mogadiszu radiostację nadającą na cały region audycje propagandowe przeciwko ONZ. Otrzymujesz rozkaz przeprowadzenia po zapadnięciu nocy rajdu w celu zlikwidowania radiostacji. Bardzo dobrze, MP5, G36, G3, MP5, a cały czas mamy te same. No to weźmiemy MP5, tu jakieś Colt. 8 Colta dla odmiany, bo zawsze mamy Beretę. Ładunek wybuchowy i tylko to mamy do dyspozycji. No to zaczynamy w takim razie. Tutaj mamy wszystkie informacje. Dla fana to jest naprawdę świetna rzecz. Aczkolwiek ten pasek nam trochę zasłania te wszystkie informacje. Nie, teraz już widzimy, no bo jest dalej. Okej. 5-1, tu baza. Zwiad powietrzny nie stwierdził nasilonej aktywności w pobliżu stacji radiowej. Możecie ruszać. No, jest strasznie ciemno, więc musimy z noktowizorem działać. Misja będzie łatwiejsza, jeśli uda nam się podkraść jak najbliżej pozycji nieprzyjaciela. Używajcie wyłącznie broni wytłumionej. Nie chcemy, żeby zwalili nam się na głowę wszyscy partyzanci. Ruszamy! Dobra, MP5 z tłumikiem. Udaj się do budynku w punkcie nawigacyjnym. Budynek, radiostacja. Ha, bo ja mam cały czas tab przytrzymany, a to wystarczy tylko pyk, kliknąć. Okej, okay, musimy rozwalić radiostację. Załatwiłem jednego. A, chciałem tak przejść obojętnie jak w Metal Gear Solidzie czy w Far Cry'u. No, w Far Cry 3 możecie przejść sobie misję nikogo nie zabijając momentami. Trzeba to po prostu, wiecie, dobrze rozegrać strategicznie. Chociaż lepiej wykonywać już tamte ciche zabójstwa, bo tak nikogo nie zabić to jest naprawdę mega ciężko wręcz. Czysto, ruszamy. Prawie że niemożliwe. To jest dosyć prosta misja. Kurda, ta MP5 też fajna broń. Oni mają noktowizory na głowie? Nie wiem nawet. To jest źródło światła, więc tutaj nas mogli widzieć. Tak samo tutaj, bo przy tym stoję. Dosyć spokojna misja. Nie ma co narzekać. Całkiem przyjemniacko, może dlatego, że za dużo nie widzimy. Mniej więcej tyle. Okej. Tutaj byli przeciwnicy, ale ich sobie darujemy. Nie trzeba też dosłownie wszystkich zabijać. Potem w statystykach najwyżej nam do pieprzą, ale to nic. Okej, okay, tutaj są. Wow. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem używając Colta. Muszę się dałem zdemaskować. Ale jest w porządku. Ciekawy jestem, czy tracę na tym przeładowaniu. No bo wiecie, w grach, mimo że mamy 15 kul w magazynku, tak jak robimy reload, to ten magazynek wrzucamy, czyli tak jakbyśmy tracili 15 kul. Ale najczęściej w grach jest właśnie na odwrót. Okej. Kurda. Fuck. Ta latarnia mnie trochę zdemaskowała i tutaj też. No tu żeśmy wpadli w pułapkę. Muszę uważać. Kurczę, ta latarnia przypomina mi trochę Manhunta. Dobra, sorry, miałem po prostu króciutkie cięcie.
Ale już jestem z wami. To jest najgorsze, że tej gry chyba się nie da spauzować za bardzo. Pod którym mam... Nie, nie chcę smoka. Backspace. Fuck. Fuck, to jest mój, przepraszam, przepraszam ziomal. Ja nie mogę zabijać tylko ze względu na to, żeby radiostację wysadzić. Niby też racja, że przesada. Aha, bo oni tu spali. Dobra, już możemy w miarę ściągnąć te noktowizorki. Co z generatorem? Mamy go wysadzić? Jasne, podłożę ładunki. Okej, tu mamy generator. Zobaczcie, na kontygnacji znicz generator energetyczny. Noktowizor i co teraz niszczymy? Zapiszę sobie stan gry, w razie czego. W ogóle jeden z widzów mi mówił, że pod F6 niby można zmienić coś takiego, że jest z trzeciej osoby widok, ale tak nie jest. Nie ma światła. Nie wiem, o co chodzi. Ruszać się! Pomieszczenie z aparaturą znajduje się pewnie gdzieś na piętrze, w pobliżu nadajnika. Okej, tu mamy schody. Coś tutaj mamy? Nie, myślałem, że jakaś apteczka by była, ale nie ma. Dobra, zabici. Teraz mamy do góry, mamy na mapie zresztą pokazane. Przygotować się do zajęcia! Byście mi pomogli. Ale oni mi nie pomogą. Nie wiem, czy tu mam iść? Czy gdzie? Tu jest przekaźnik! Czysto! Hej, Berfer! Nie musimy też wysadzić wieży na dachu? Musimy, to ja tam wejdę. Tu przez przypadek uszkodziłem tą całą aparaturę. No. O, mamy apteczkę. Jamo. Super, aczkolwiek zupełnie niepotrzebne, bo my chyba zaraz skończymy, nie? Baza, cel zabezpieczony. Jesteśmy gotowi do zapalenia świeczek urodzinowych. Co? Znaczy, że zejdę, czy co? A, wróć do Humvee w pobliżu punktu początkowego, w punkcie nawigacyjnym ewakuacja. Trochę sporo. Zrozumiałem. Ruszam. 5-1, biegnijcie do ciężarówek i zbierajcie się stąd. Konwój nie może długo czekać. Dobra. Co tu będzie, jakaś nawalanka? Nadjeżdża pojazd. Dobra. Ta apteczka mi się strasznie przydała. I trzeba ich nawalać. Wow. Chodźcie ze mną, moi kompanii z mojej dywizji piechotnej wręcz. Okej, widzę, helikopter już trochę pozałatwiał sprawę. Tak, wiem, że stamtąd ktoś strzela. Ale helikopter raczej się z nimi rozprawi. Okej, to jest mój. Dobra, już do wszystkich nie będę strzelać po kolei. Jesteśmy pod ostrzałem. Mam nadzieję, że potem nie będzie. Zbyt wielu twoich sojuszników zginęło. Może dlatego też zapiszę stan gry. Okej, 30 metrów.
Jeszcze? O, fuck. No to trochę trzeba tu nachodzić się. Jest już coraz jaśniej na dworze. No widzę właśnie. Dobra, ten wybuch, jeszcze jeden tutaj był. Zrozumiałem. Strzelałem w ludzi, ale już samochód wybuchł, to też fajnie. To jest kolejny. Czy to jest nasz? Nie, to są chyba nasze. Także udało nam się, misja ukończona. Super. No to Gites. Kolejna misja jest już za nami. Czas tylko na lekkie podsumowanie. Prosta misja, easy, po prostu nie było co większego robić. Żadnych cywili nie było, właśnie sojusznicy tu sobie bez problemu dali. Dzisiaj 15 nie zabiliśmy ze względu na to, że paru tam pomijałem specjalnie, żeby już się nie wdawać w jakąś tam walkę specjalnie. No i tak jak widzicie, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć misji za nami, a tu jeszcze mamy helikopter w ogniu. Wydaje mi się, że inne kampanie mają troszeczkę mniej misji, ale to nic. No nic, ja będę się z wami żegnał i do następnego razu, cześć.